Zdecydowanie. To może ja od takiej refleksji natury ogólnej, a później na ten taki merytoryczny, siatkarski język już Irek. Powiedziałbym tak, gdzieś do 16 punktu Jastrzębski dysponował kapitalną zagrywką, ale stosunkowo niewiele szkód wyrządził, bo w tym momencie było to tylko plus 2 w wyniku. Natomiast w momencie, w którym ta zagrywka już nie była tak wydajna, a nałożyło się to na brak skuteczności w ataku od tego momentu, no to mecz się odwrócił. Tak, to prawda. Natomiast ja może już nie będę komentował tych zdarzeń, natomiast powiem o statystykach. 55% przyjęcia Jastrzębskiego węgla i 48% w ataku. Podczas gdy projekt Warszawa 65% przyjęcia, 10% lepiej, skuteczniej, precyzyjniej w przyjęciu i 54% w ataku. No to pokazuje, jakby są dokładniejsi w przyjęciu i skuteczniejsi w ataku goście. Dlatego przetrwali tym przyjęciem tą bardzo mocną zagrywkę gdzieś przez 2/3 seta. Właśnie tam ta mocna zagrywka Jastrzębskiego nie skruszyła muru. Nie wyrządziła aż takich szkód, bo przyjmowali. Bartosz Kwolek w przyjęciu 71% i 57% w ataku. Jeśli chodzi o Piotra Nowakowskiego, 75% w ataku. To ci dwaj gracze, jeśli chodzi o tą stronę ofensywną, dołączył się do tego Kevin Tilly w przyjęciu 80%. To pokazuje i stabilizuje grę w przyjęciu. Przypomnijmy, rozpoczęliśmy tę drugą część w tych samych zestawieniach na boisku, a zatem Kampa po przekątnej Dawid Konarski, to mowa o Jastrzębiu, Fornal i From na przyjęciu, Szałacha, Głader na środku, oczywiście po Pikciach na pozycji libero, zespół warszawski, Nowakowski z Andrzejem Wroną, to jest środeczek, Kwolek, Tilly przyjmują, rozgrywa Brizar na ataku, Król, Damian Wojtaszek na pozycji libero w zespole warszawskim. Ani jednej zmiany w pierwszym secie w zespole Jastrzębia. Pojawił się chociażby Depowski na 3 ustawienia do przyjęcia w miejsce Froma, a także w końcówce, choć był to raczej już taki rodzaj mini timeoutu, Graham Weigras. Weigras szedł za Szałachę. Dobrze, rozsądnie zagrana piłka w ataku, jeśli chodzi o Bartosza Kwolka, ale to nas nie dziwi. On po prostu gra regularnie, gra bardzo skutecznie na tym lewym ataku, ale nie tylko, również jest w ustawieniu na prawym przyjęciu z atakiem. Tak, parę piłek w tej końcówce wybronili warszawianie i z kontry tą końcówkę mieli praktycznie na 100% całościowo. Atak po kontrze zespołu Jastrzębia 12%, a zespołu warszawskiego 50%. No i tu jest też pies pogrzebany, patrząc z punktu widzenia kibiców Jastrzębskiego. Czwarty punkt dla drużyny Projekt Warszawa. Antoine Brizard na zagrywce. Teraz jakby dają upust swoim emocjom siatkarzy z Warszawy. No i teraz już po 8 akcjach Weigras w miejsce Szałachy. No tak jest, jakby ktoś zapomniał i przepisał ustawienie z pierwszego początkowego ustawienia i teraz następuje korekta. Oczywiście nie wiedzę, że tak jest, ale czasami się tak też zdarzało. No to wejście do pierwsze Kanadyjczyk W tym secie oczywiście. No nawet nie takie sobie, tylko po prostu złe, bo błędna zagrywka. Brakło intuicji trenerowi Santiniemu. Być może gdyby zostawił na zagrywkę. To jest takie gdybanie oczywiście. To jest czasami ten trenerski nos. Ktoś powie szczęście. Jedno i drugie ma chyba uzasadnienie. O proszę, Kwolek, ale dobrze to 7. Tak. Pięknie, jedna z najmniejszych akcji, bo bardzo mocna zagrywka, brawo dla Popiszczaka, jeszcze lepiej Kampa, a spuentował Gładyr. Tak, takie widowiskowe akcje w drużynie Jastrzębskiego węgla, to przede wszystkim gra przez środek. Juri Gładyr jest naprawdę takim autorem tych zdarzeń znakomitych, potrafi takie gwoździe wbijać i grać skutecznie.
No, ale potrzebna jest Jastrzębskiemu Węglowi regularność, bo to nie są akcje za dwa punkty. Zresztą nie mniej efektownie, małe prowokacje, ale lubią tak się bawić rozgrywający dziś w takiej symbolicznej rywalizacji po obu stronach siatki. Ach, takie zagranie inwazyjne, takie gdzieś tam do wysokości 1,5 metra od siatki. No i widzieliśmy, z jaką dynamiką wykonał ten atak Bartosz Kolek. Tak, no ale pipe, jak pod siatką jest Piotrek Nowakowski, no to jest broń, jeśli jest wszystko dobrze w tempie, praktycznie nie do powstrzymania. No i 2-3 tak zwane sytuacyjne piłki. I po stronie warszawskiej już na dystansie całego meczu. Coraz bardziej zaczyna wkradać się w grę gospodarze nerwowość. Te akcje tutaj widzieliśmy, piłka. Oni obserwowali to, co się dzieje po drugiej stronie, jakby bezwiednie, bez reakcji ze swojej strony, patrząc, obserwując. I podczas gdy piłka przeszła na drugą stronę, dopiero zaczęli gdzieś tam reagować na to, co się dzieje. No i szybko reaguje Roberto Santilli. Oj, to już jest pobudzenie. Jeszcze te timeouty w pierwszym secie były spokojniejsze. Teraz winne, że tak powiem, nuty uderza Roberto Santilli. Spokojnie jest w obozie warszawskim. No ten spokój zdaje się powoli wpływać z powrotem nad ten klub. Znamy te wszystkie problemy, śledzimy je od kilku dobrych miesięcy. Ćwierkają wróbelki, że już ta umowa, która da takie bezpieczeństwo, sponsorska umowa, najprawdopodobniej zostanie podpisana może w przyszłym tygodniu, może na dystansie 10 dni. Rozmawiałem też z Andreą Anastazim, pytając o Udrysa. Potwierdza, że to jest ten grudzień potrzebny jak tlen temu zespołowi. No, ja już nie mówię, lepszy czy gorszy atakujący od Jana Króla. Drugi, po prostu. Tak. Bo to jest na razie zespół, który gra nominalnie na jednego atakującego i tylko na trójkę przyjmujący. Przed chwilą widzieliśmy świetne rozegranie. Kolejny raz Lukas Kampaja, mając piłkę przy siatce, gubi blok. No i Christian Front tutaj paspił się na lewej stronie nad swoimi rywalami. Kolek, idealne przyjęcie. No właśnie. A jeżeli by ktoś pomyślał, że po stronie gości nie ma faceta, który mógłby takiego gwoździa boisko uderzyć, jak chociażby Juri Gładek. No widzieliśmy, jak Piotrek Nowakowski to zrobił. No powiedzielibyśmy, akcja reprezentantów Polski z niemałym udziałem reprezentanta Francji. Taka lepsza topa zwrotu. Tak jest. Oj, ładnie wisiał ten blok długo. Podrączkę na dużej szybkości był Juri na to gotowy. Tak narzekaliśmy na to, że albo zwróciliśmy uwagę, że nie są aż tak skutecznie kontrataku siatkarzy gospodarzy. Tutaj byliśmy świadkami tego idealnego jakby rozegrania, dokładnego przyjęcia i dobra decyzja przy rozegraniu. Wojtaszek. Ach, tak troszkę tą piłkę musiał gonić. Wróciła. No, uwaga jest przede wszystkim do dogrania do Janka Króla, bo ta piłka na 1,5 metra już płynie, uwaga, ze strony Anastaziego. O. Ale nawet jeśli mają pewne kłopoty, lepiej z nich wychodzą goście. No. Och, teraz świetnie ustawiony w tamtej swojej strefie Jan Król. A i do końca nie wiedział, czy ta piłka jest do niego, czy jednak do Kwolka. Myślę, że gdyby Piotrek się zdecydował, to by sięgnął. Zapewne tak, ale ta piłka była kierowana jednak do skrzydła. Kwolek podjął złą decyzję. To jest... Tak to nie chodzi. Tutaj trzeba jednak z pozycji siły. Takie klepanie, przybijanie na drugą stronę doprowadza do tego... Oj, właśnie teraz z kolei po stronie... Zresztą znaleźliśmy się, Lukas Kampa posiada zagrywkę, która jest trudna, którą można zdobywać punkty. No to jest piekielna zagrywka odchodząca gdzieś w strefę pomiędzy Libero a Kevina Tilly. A jednak więcej zadań stawia się tutaj zawodnikowi Libero i on, jego rolą jest na prawą jego rękę ta piłka szła. Tak, tak, ona oczywiście była Damiana, tu bez wątpienia. Teraz na Kwolka. I nie trafia, boisko nie chce sprawdzić, sugeruje Damian
Andrea je i to przyjmuje i sobie sprawdzą, czy tam nie było obcierki. A nawet jeżeli by nie było, to jak obserwujemy nawet wyćwiczony sposób albo wytrenowany taki spokój, jaki emanuje w tej chwili od Anastasiego, to on ma obliczone na to, żeby uspokoić zespół. A być może jeszcze gdzieś tam spowoduje jakieś emocje drużynie przeciwnej. A najpewniej takie emocje negatywne. No, tym bardziej, że jeśli tak, a to jest potwierdzenie, to teraz trzypunktowa seria dla Jastrzębskiego Węgla. Pierwsze tak naprawdę prowadzenie w tym drugim secie dla gospodarzy. Ale mamy fajny mecz, troszkę jest więcej przyjęcia, więc też mają więcej do powiedzenia obaj rozgrywający w tym drugim secie, stąd dużo akcji przez środek. Po tym time-aucie na wideoweryfikację psuje kampa. To przynajmniej jakiś efekt tej wideoweryfikacji był. Taka przerwa, która... Po pół punktu dla Kwolka i dla Anastasiego, bo Kwolek sugerował, a Andrea przyjął. Tutaj bym jednak nie brał w obronę Kwolka. Powinien jednak zaatakować lepiej. Tak, oczywiście. Gdzieś tam from? I co? No to teraz odrabia. Tam wcześniej ta miękka piłka nieskończona i ten autowy atak odrabia pojedynczym blokiem. To jest zresztą drugi chyba pojedynczy blok już Kwolka w tym meczu. No popatrzmy, jak to wyglądało. Tak jest. Był udział Andrzeja Wrony, ale tylko i wyłącznie symboliczny. Tak, na stracha szedł, na stracha frunął do lewego. Opilczak. Konarski zmienił kierunek ciała, ustawiony do skosu, wybrał się po prostej i nie trafił. No i wszystko wraca do tego plus dwa, które trochę obowiązuje od początku tego drugiego seta, plus dwa dla projektu Warszawa. Lukas Kampa troszkę sobie schłodził swojego atakującego, nie otrzymuje Konar tylu piłek, ile powinien otrzymywać. A wiemy, że Dawid lubi i umie grać na takim pełnym dogrzaniu, byśmy powiedzieli. A tak nie kończy, za to jest na razie mecz środkowych. Jeśli patrzyliśmy na tą konfrontację środków, coraz mocniej po swojej stronie w tym atucie, w tym elemencie lepsi warszawianie. Tak, nie wiem, jak to będzie się dalej rozwijało, ale przynajmniej przez ten pierwszy set i znaczną część tego drugiego, taką bardziej dojrzałą, poukładaną drużyną, jawi się drużyna z Warszawy. Tak, a to jest troszkę paradoks. Biorąc pod uwagę te, mówimy, słabości personalno-absencyjne, tak bym powiedział, w zespole warszawskim, a tu jest znowu blok. Świetnie. No i to już jest 14-10 i to już jest kłopot, bo to był już taki atak, trochę nie jak Dawida, taki z lekkim strachem. Dla obrony Dawida, chociaż to jest atakujący i on powinien rozwiązywać najtrudniejsze problemy, ta piłka troszeczkę była odciągnięta od siatki. Nie mógł wykorzystać ani swojej dynamiki, ani również jakby zmienności tempa. On tu musiał zdecydować, jaki kierunek wybrać, troszkę na ślepo, bo gdzieś tam ten blok był dla niego nieczytelny. Najdłuższa punktowa seria w tym meczu, 5 dla zespołu warszawskiego. Polskiej siatkówce 14-10 to już jest kapitał. Oczywiście on jeszcze o niczym nie rozstrzyga i w meczu, a w secie także, ale to jest komfort. I widać, że zespołowi warszawskiemu dobrze się dzisiaj gra do tego momentu. Tak, przez moment się wczułem w tą rytmę bębnowy. Widać wyraźnie, że próbują kibice tutaj troszeczkę tak złagodzić obyczaje, bo widzieliśmy tam panie, które również operowały na tych bębnach. Przez środek, Franca, nie kończy Ajgras. No to córka. Nie, druga linia. Środek, druga linia. Jest prom. Ale to już było widać taki ułamek sekundy zastanawiania się. Kampa zaczyna kombinować, bo powiedzmy sobie szczerze, trochę mu chłopaki nie kończą. Nie kończą i on też jest winny pewnym zdarzeniom, bo nie ma szczęścia, nie ma farta takiego związanego z dobrym wyborem. Jak zagrał na prawą, a powinien na lewą, to zagrał odwrotnie. No i tak to się dzieje czasami. Tym razem Depowski w miejsce Fornala na tyły. To była zagrywka w połowę siatki. To już jest taki efekt, powiedziałbym, pewnej frustracji drobnej,
że chce się przełamać tą niemoc, no a zazwyczaj to się tak kończy. No, dokonywał tej zmiany z Fromem, ale From gra dobrze i w przyjęciu i w ataku gra dobrze. W związku z tym no, trudno go zmieniać tego gracza. No tak, środek, Weigras. Dużo jest gry przez środek w tym drugim secie przez jednego i drugiego rozgrywającego. Ale od razu przeprasza Antoine Brizard, bo zagrał takiego kalafiora na drugą stronę. Przyjęcie idealne, no i mamy zupę, po prostu zupełnie siano na siatce. Tylko ta różnica, myślę, w tym rozegraniu przez środek, ale o tym za chwilę. No i znowu jest tutaj negowanie tej decyzji, co było czysto. No, troszkę taka talmudyczna dyskusja, bo nie ma, no troszkę prowokująco wchodzi w strefę do trzeciego metra trener. Za chwilę się może dopracować kartki. No, chcielibyśmy może jakąś powtóreczkę. Nie było to czyste odbicie. Czyste na pewno nie było. Starał się szybko tą piłkę zagrać palcami, popatrzmy. To jest... Nie o to przepchnięcie chyba chodzi, tylko o wystawę, prawda? Tak, o wystawę. Tu chodzi o Blizzarda na wystawie. Tak jest. Nieczyste widać było te dłonie usytuowane dość takie no, prowokujące do błędów. No dobre przyjęcie trudnej zagrywki Depowskiego i niedokładność Kampy. Fakt, grał na pełnym dystansie, ale znów gdzieś ta piłka umierała. Proszę spojrzeć, nie doszła do Froma. From, facet, który ma prawie 2,10 m, to powinien mieć piłkę na wysokości górnej antenki, a nie tuż nad siatką. Nad J ta piłka się zatrzymała. Tak. W nazwie Jastrzębski Węgiel, który widnieje na siatce. O i 18 do 12 rozsypuje się gra gospodarzy i nagle po raz pierwszy lekka cisza na trybunach. Ale już wspomnieliśmy o tym, że momentami widać pewne rozrażenie w grze gospodarzy. No i to przenosi się teraz na błędy takie już indywidualne. Było w przyjęciu, niekończące ataki. No na szczęście teraz Kolek wykonuje zagrywkę fałd. No tak, ale oni mają teraz dużą przewagę i mogą sobie na troszkę więcej pozwolić. No kolejna zmiana Budzkiego widzimy w zespole Jastrzębskiego Węgla. Być może jest to początek podwójnej zmiany, ponieważ Budzki wchodzi w miejsce Lukasa Kampy pod siatkę. Na 100%. Zostawia trener Konara na zagrywce, no to też jest jakby zrozumiałe. Czyżby Rafa nam wszedł? Mowa oczywiście o drugim rozgrywającym Jastrzębskiego Węgla. Przebiera nogami, już biegnie, tak jest. Rafael Margarido na boisku, czyli jest podwójna zmiana, czyli po prostu Winiedo, tak. Jest oddech dla tej pary Konarski Lukas Kampa. No to aby połowę innej szóstki niż rozpoczynała i mecz, i seta. Inny rozgrywający, inny atakujący, inny przyjmujący. Andrzej Brona na zagrywce. Poradził sobie Winiedo. Pomyśl się, nie kończy. Blizzard. Jeszcze raz na siatce. Cały czas jest dobra asekuracja w zespole warszawskim. Trzykrotnie wraca piłka i trzykrotnie była cały czas utrzymywana w grze. No i tą cierpliwością i naprawdę bardzo dobrą organizacją gry zdobywają kolejny punkt. Tutaj troszkę na granicach bezpieczeństwa, jeśli chodzi o czystości odbicia. I wystawiona piłka przez Bartosza Kolka i wykonane to kiwnięcie przez Kevina Dili. Przez moment jakby sędzia się zawahał. Jeszcze to puścił akcję. No, czyli tak, można powiedzieć, że arbiter Maciej Kolendowski zawiesił dzisiaj poprzeczkę, jeśli chodzi o czystość odbicia, nisko. Ważne, żeby traktował równo obie strony podług tej ustawionej przed siebie poprzeczki. A nie porozumienie. Gdzie tu się kolega Depowski wciskał przed Popiwczaka, no to teraz w Budzki beznadziejnej sytuacji wydawałoby się, ale jakoś aż się uśmiecha Nowakowski. No bo zakrwił z bloku. Po pierwsze, potrójny blok do wystawianej piłki na czwarty metr, kiedy atakujący dopiero co wyszedł na boisko i jeszcze do tego sytuacja piekielnie trudna, bo jest pod piłką. To troszkę było ryzykowne zagranie, chociaż uzasadnione technicznie, ale z punktu widzenia taktycznego można było odpuścić. No i też troszkę za wcześnie, jeśli już poszli tym trójblokiem, to trochę za wcześnie.
Christopher. Prawda, ale to już nie jest mocna zagrywka. Proszę. Seria bloków w tym secie należy do zespołu warszawskiego. Jeśli nie skończą ataku, jeśli oddadzą piłkę na drugą stronę, to funkcjonuje blok. I to jest dość często blok pojedynczy. Piotrek Nowakowski idealnie ocenił kierunek. Zobaczmy. Zresztą z pomocą Kevina Tilly, który tutaj go wspomagał, ale głównym autorem był Piotrek Nowakowski. No, przeczytał ten kierunek tam aż na granicy, że tak powiem, fizycznych możliwości. Przesuwał te ręce w swoją lewą stronę. 22-14, Popiwczak, Depowski, blok, świetnie dochodzi Nowakowski. No, dzisiaj to jest bez wątpienia dzień także Piotra. Świętego Piotra. Och, tak. Chociaż to świętego Marcina dzisiaj. No, tak, świętego Marcina. Gęsina na świętego Marcina. No, troszkę zmartwiony jest. No, bo to jest, to są takie, no, pęcki, byśmy powiedzieli. Łupnia dostają siatkarze Jastrzębskiego w tym secie. Król Jan. Jan Król. Król Jan, Jan Król. Proszę. Jak idzie, to idzie. Jak wychodzi zagrywka, to wszystkim, bez względu kto wejdzie i jest boisko. 24-14. Oho, ho, 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 co ma tu się dzieje? I dynamicznie, i skutecznie. Także... No, jedno jest pewne. Przed trzecim setem są w głębokim dołku Jastrzębianie. Trzeba stawiać drabinki i wychodzić, bo to się może bardzo przykro zakończyć. Jeszcze raz Depowski. Anastazji odruchował ładnie ramieniem. Nie, podwójne odbicie. Garb i przed ramię. Dopiero 15 punkt. Masyw garbowy. No, w jednej ekipie nastroje, wesołość, chichy, a w drugim smutek. No i jakby to była puenta tego wszystkiego, co zdarzyło się w tym drugim secie. Warszawa 2 sety.